Cześć, witajcie przy ciapku, znowu jestem. Także podnośnik odkręciłem i coś takiego tutaj zobaczyłem. Tej miski tutaj nie ma. Tam z tego co tam widziałem na filmikach, to tutaj jest, powinna być miska, nie? Ale też widziałem, że jest tak przerobione jak tutaj, o, mają. Tylko taką pompę ja pierwszy raz widzę, żeby na jeden uchwyt tutaj było. Stary typ tutaj ma na cztery uchwyty. Cztery śruby. A tutaj coś takiego. Dziwna ta pompa jest. Hydrotor? For? Tak jakby niedawno nowa była założona. Przewód też nowy widać. Tylko co? Bez filtra. Tu powinien być filtr jakiś załącz, albo siatka chociaż. Nie wiem, czy coś takiego idzie dostać, taką siatkę. No pompa niby. Lekki luz jest, ale tragedii nie ma. Tutaj wiadomo będzie regenerowane, tu lejki, ale co ja tutaj dojrzałem, ta nakrętka jest luźna od ataku, chodzi tył przód i tu się pewnie luz też. Luzu nie ma za bardzo. Są stożkowe łożyska. Tu się chyba luz też likwiduje. Trzeba dokręcić. Ta tuleja tutaj chyba tak powinna chodzić. Ten łącznik. Koła zębate w dobrym stanie. Tam luzów nie ma. Na razie nic takiego nie zauważyłem, żeby był jakiś problem. Ale tutaj mam problem. Na mechanizmie różnicowym. Ta nakrętka jest luźna i o, tu jest zerwany gwint. Ją przestawiam normalnie łomikiem. Łomikiem idzie przestawić. I teraz pytanie do was, widzowie, którzy się na tym znają. Oby na nakrętce był gwint zerwany. Nie wiem, tutaj to wszystko wygląda jakby niedawno to było wymieniane, bo tutaj zero zużycia. Ktoś albo tutaj dokręcając za mocno przerwał ten gwint. Tutaj trochę chodzą te polce, ale od satelit, ale to tak chyba ma być, nie? Bo tam one przełożone są. Nie są one, to nie jest krzyżak zespolony z tego co widziałem. No i co? I teraz czy ja tutaj się dostanę od tej strony, tylko czy tą zwolnicę jedną muszę, wystarczy, że ściągnę i dostanę się do tej pokrywki tam i z tej strony zmienię tą nakrętkę, czy muszę dwie zwolnice ściągać i z dwóch stron to wyszarpywać. Także jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć tam w komentarzu, czy wystarczy z jednej strony tą nakrętkę wymienić z lewej, czy muszę dwie strony wykręcać, ściągać. No ale ogólnie tutaj jestem zadowolony. Tragedii nie mam, myślałem, że gorzej będzie. Jakieś wyłupane zęby, gdzieś coś, ale jest dobrze. Jeszcze to później to poczyszczę, pomyję magnesem na takim tym ćpieniu antenowym, powyciągam z dna wszystko, wszystkie opiłki, ale to na samym końcu. I teraz tak. Jak to właśnie będzie, widzowie, z tym? Czy z lewej strony wystarczy, czy muszę z dwóch stron rozbierać i to wyciągać na wierzch? Tutaj te podkładki byli.
Także tu nic tak nie widzę, żeby coś wyłupane było. Także tutaj na razie. Tutaj te o-ringi chyba tam są, to sobie wymienię. Tam też jest nakrętka, też muszę ją zobaczyć, czy ona nie jest luźna czasami, bo ja coś mam pecha do tych nakrętek. Gdzie nakrętka to luźna? Dobra, to na dzisiaj by było tyle, tylko tu do Was z zapytaniem o tą nakrętkę. Także dzięki, pozdrawiam, cześć.